Barbara z Krakowa kłania się. Mój mąż jest, jak już Państwu wcześniej w tamtych wypracowaniach mówiłam, w Nestorze. To jest taki pensjonat dla ludzi chorych na, nie tylko na Alzheimera, ale on jest chory na Alzheimera. I bardzo często dostajemy tam, dostają podwieczorki, ja tam zawsze skubnę jakąś kanapkę przy nich, a pewnego dnia, to było 22 maja, czekamy i czekamy. Nic. Ani herbatki, ani kawałeczek kanapeczki. Więc my, trzy panie, to dwie, które się przyjaźnią z moim mężem Kaziem, no i ja, czekamy na tym tarasie, tak miło, przyjemnie, kuka bez przerwy jedna z pań, czy tam coś nie postawili na stole, bo obok świetlica, czy coś nie postawili, wybiega. W końcu nie przyszedł do głowy taki wiersz i Państwu, podzielę się z Państwem. Daremne oczekiwanie. Siedzą grzecznie na tarasie Marylka, Zosia i Basia, czyli ja. Otaczają z uśmiechem Kazieńka, by szczęśliwa była Basieńka. Co chwilę głośny śmiech się rozlega, ale marzeń o kanapkach nie rozwiewa. Głód jednak ściąga ich do świetlicy, coś nigdy z głodem jakoś się nie liczy. Żegnajcie więc bratki stokrotki z tarasu. Do jadalni wracają trzy głodne ciotki. A tu nie ma podwieczorku. Poczekajmy więc do wtorku, Basieńka Wioska.